Witam Państwa. Mógłbym powiedzieć, że zrobiliśmy swoje, ale to nie jest takie proste, żeby zrobić swoje w tej lidze. Szczególnie, że dzisiaj graliśmy piąty mecz w krótkim odstępie czasu, czyli w ciągu 2 tygodni. I zagrać na bardzo dobrym poziomie nie jest łatwo. Zespół dzisiaj po raz kolejny stanął na wysokości zadania i rozegrał bardzo dobre spotkanie i za to gratulacje, ale gratulacje oczywiście za całokształt pracy, bo mamy koniec rundy jesiennej, 17 meczów, tylko jedna porażka, świetna końcówka, tylko się cieszyć, także gratuluję piłkarzom, ale nie tylko, gratuluję sztabowi szkoleniowemu, bo szkoleniowemu i medycznemu, bo wiem tylko ja, ile to pracy kosztowało, żeby tak się zaprezentować w tej rundzie, jak się zaprezentowaliśmy. I wracam do początku wypowiedzi, że to nie jest wszystko takie proste, jak się wydaje z boku. Dlatego gratuluję szczególnie trenerom, moim współpracownikom najbliższym tej pracy, jaką wykonali, bo bez nich nie byłoby tego, co jest obecnie. Natomiast też proszę, żeby nie spoczywali na laurach i dalej się rozwijali, bo idąc tą drogą mogą wiele osiągnąć, podobnie jak piłkarze. Czyli liczę na to, że ta runda, która już się kończy, jest dobrym promikiem na przyszłość, ale musimy dalej pracować, iść tą drogą, którą sobie wytyczyliśmy i będziemy, myślę, że zdobywali określone przez nas cele. Także jeszcze raz gratuluję zespołowi tego meczu, ale też całej rundy, bo w tej rundzie myślę, że byliśmy drużyną przez duże D. No cóż, no gratuluję jak najbardziej zasłużonego zwycięstwa drużynie Rakowa, trenerowi. No widać rzeczywiście bardzo dobrą pracę i te pochwały nie są na wyrost, to widać zdecydowanie. Moim zdaniem najlepsza drużyna w tej lidze bez dwóch zdań. Potem długo, długo nic i dopiero możemy znajdować następne. Natomiast jeśli chodzi o nas, no dziś cóż, no, zagraliśmy jak zagraliśmy. Można by było, mógłbym szukać usprawiedliwienia w tym, że brakowało Strausa, Najemskiego. Wilkowski ciągle przez całą rundę nie jest gotowy do grania, że Karankiewicz gra z bólem pleców. Można szukać, można różne rzeczy wymyślać, natomiast nie chcę, bo to zagraliśmy jak zagraliśmy. Myślę, że stać nas na więcej, ale dziś po prostu tylko na to było nas stać. Także przed nami kolejne bardzo ciężkie mecze. Musimy się podnieść przede wszystkim też psychicznie, bo po tym meczu chłopcy siedzą w tej chwili w szatni i bardzo mocno przeżywają swoją postawę. Natomiast no, ja uważam, że ten zespół nadal stać na to, żeby zdobywać punkty i mam nadzieję, że to przyjdzie już w najbliższych spotkaniach. Dziękuję.